W tej chwili proszę o stanie, są to właściwe wyroki Gminy Rzeczypospolitej Polskiej, są do tego w silnym w trzecim wydziale prawnym w składzie tu obecnym. Po rozpoznaniu na kolejnych dniach sprawy Marka Kubali o odszkodowanie z niewątpliwie czasowe aresztowanie Marka Kubali w sprawie osób zadłużenia Baka 28/11 Sądu Wojennego w Wałbrzychu na podstawie artykułu 552 paragrafu 4 postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku orzeka co następuje. Zasądza Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy Marka Kubali kwotę 89 957,79 zł tytułem odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wnioskodawcy w okresie od 13 do 29 2000 roku w sprawie osób nadużycia Ani Baka 28/11 Sądu Wojennego w Wałbrzychu wraz z ustawowymi odsetkami wydatków prawomocnych 8 roku. W pozostałym zakresie wniosek oddala. Koszty postępowania w sprawie zaliczone na Skarbu Państwa.